ten dramatyczny obraz lasów, które znikały na naszych oczach i wyjeżdżały jakby całe knieje wyrąbane do Chin. To się skończyło. Panie premierze, nie skończyło się, a jak pokazują liczby, to dopiero ruszyło z kopyta. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego podała w mediach społecznościowych, że w pierwszych 6 miesiącach tego roku eksport drewna do Chin wyniósł blisko 450 tysięcy metrów sześciennych. To wzrost o 30% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Szeroko pojęta ochrona przyrody była jeszcze rok temu jednym z głównych tematów politycznej walki. Nośne, populistyczne hasła w tej sprawie miały rozhuśnić emocje społeczne, aby uderzyć w rząd. Nasze lasy wyjeżdżają do Chin, ktoś zarabia gigantyczne pieniądze. Tego rodzaju wypowiedzi przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy napędzały histerię tak zwanych organizacji ekologicznych, które urządzały protesty, utrudniając pracę leśnikom. Pierdolę cię, harwesterze. Liczby nie kłamią i jasno wskazują, że proceder wywozu drewna z Polski do Chin właśnie wystrzelił. Mimo to jest cisza, protestów nie widać. Organizacje ekologiczne to organizacje, które działają na polecenie kogoś najczęściej, w jakimś określonym politycznym celu i najczęściej z ekologią nie mają kompletnie nic wspólnego. Nie mają kompletnie nic wspólnego z ochroną środowiska. Tak było w przypadku skrajnych ataków na lasy państwowe. Weryfikacja wyborczych haseł dla Donalda Tuska jest miażdżąca. Że polskie rzeki to nie są ścieki. Że polskie lasy to nie jest magazyn drewna. Wyjaśnić trzeba, że to nie lasy państwowe zajmują się wywozem drewna za granicę, a przedsiębiorcy, którzy od lasów kupują surowiec. To oni piszą i apelują o współpracę z ministerstwem, aby wypracować takie mechanizmy, które rynek ulepszą. Ale ten głos ekspertów idzie w próżnię. Nikt się nie kontaktował z nami, by doszczegółowić, zapytać lub też zaprosić do jakichkolwiek prac. Sprawa jest absurdalna do tego stopnia, że w mediach urzędnicy resortu zapewniają, że prowadzą pracę nad zahamowaniem wywozu z drewna z Polski, ale uwaga, ograniczenia miałaby dotyczyć wywozu do państw spoza Unii Europejskiej, co według opozycji napędzi niemiecką gospodarkę. Pojawiliby się na przykład niemieccy pośrednicy, którzy i tak pozbywaliby dostępu do tego drewna polskich przedsiębiorców, a jednocześnie zarabialiby na tym eksporcie. W dodatku jeszcze widać też jakiś przedziwny związek działalności gospodarczej IKEA z naszą polityką wyrębu lasów, bo znaczna część drewna pozyskanego przez tą firmę, która tak bardzo mocno wspiera ideę tego rządu, pochodzi właśnie z polskich lasów. Na koniec nasuwa się smutna parafraza klasyka. Nie było was, był las. I pytanie, czy będzie dalej las? Kamil Nieradka, Republika.